No śliczny, patrz jakie łapęki ma. No bardzo ładny. Anetko, ale już kupiłem Julci prezent. Kupiłem jej śliczną książeczkę. Książeczkę? Wy wszyscy powariowaliście? Jaką znowu książeczkę? Przecież ona jest za mała jeszcze na książki. Ale Aneta, taki pszczeniak to jest wielka odpowiedzialność. Wiesz, pies to nie jest, to nie jest zabawka. To tylko piękne, no. Nie pominę tego, że on pewnie kosztuje ze 3000, proszę. No ale chyba nie będziesz oszczędzał na wnuczce, co? Wiesz co, ja zapytam Kasię, czy ona się w ogóle na to zgadza. No wcale nie musisz, wiesz co, Kaśka też jest przekonana, że dziecko uczy się odpowiedzialności od psa. I ona naprawdę, ona na poważnie chce, żebym kupił Julce psa? No przecież ci mówię, no. Zobacz, no jakie oczka, no po prostu uszka, no. No ślicznota jest, no. No Julka zwariuje, powiem ci, no. Piękny. Ma wyłączony telefon. No, mówię tobie, że Kaśka jest przekonana, że pies jakby wpływa na emocjonalność, na rozwój dziecka, no. No dobrze, skoro tak, czekaj. Śliczny. Pięknota, no. Dzień dobry, kłania się Aleks Piątek. Proszę pani, mnie zainteresował ten pies, którego macie na stronie internetowej. Nie, ten drugi. Aha, czy on jest na sprzedaż? To ile państwo chcieliby za tego Kazia? Kazio? Ma na imię Kazio, no po prostu przesłodki. Kazio, no śliczny. 3500. No przecież nie będziesz oszczędzał na swojej jedynej wnuczce, no Aleks, proszę. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, dokąd ja mam podjechać, żeby go odebrać. Dzisiaj, tak? Aha, to ja wiem, gdzie to jest. Dobrze, to ja dzisiaj podjadę, dobrze? Dziękuję, do widzenia. Słuchaj, ja mogę z tobą jechać po Kazia? Proszę cię, no. Oczywiście, Anetko, ale to jest pod Krakowem. No to tym bardziej musimy się śpieszyć. No przecież urodziny, wiesz, są wieczorem już, ale no. Ale co, teraz? Ja jeszcze nie wypiłem nawet łyka kawy. Aj, przestań sobie, wypijesz później, no. Zbierajmy się. No, tempo.